Jesień jest przepiękną porą roku, ale trzeba pamiętać, że oprócz uroków czeka nas sporo pracy w bardzo krótkim czasie. Jedną z takich prac, które należy wykonać teraz, późną jesienią, po 15 października, jest wysadzanie czosnku. Witajcie, kochani. Dziś sadzimy czosnek. Na początku powiem, że czosnek należy rozdzielać na ząbki tuż przed posadzeniem. Nie kupujemy czosnku, który jest już podzielony na ząbki, dlatego że taki czosnek szybko wysycha i później ma problemy z rośnięciem, z rozmnażaniem się nagłówki. Także lepiej rozdzielić te wszystkie ząbki dopiero przed posadzeniem. Czyli za chwilę, powiedzmy za pół godziny, będziemy sadzili, więc rozdzielamy główkę na ząbki. Ja tutaj posadzę czosnek zimowy harnaś i też czosnek jakiś z marketu. Nie wiem jaki, po prostu posadzę, zobaczę, co z niego wyrośnie. Czosnek z marketu, gdybyście kupowali, to uważajcie, bo właśnie chodzi o to, żeby on nie był przesuszony. Często taki marketowy czosnek no, nie da nam oczekiwanych plonów. Dlatego lepiej jest kupić takie główki czosnku u producenta. No, ale wiadomo, że nie zawsze mamy dostęp do takiego producenta, więc tak jak mówię, ja sadzę czosnek harnaś od producenta, a czosnek jakiś ze sklepu, po prostu z marketu. I mam jeszcze dla mnie jedną niespodziankę. Stałam się właścicielką czosnku, olbrzymiego czosnku, który prawdopodobnie nazywa się czosnkiem słoniowym. Za chwilę Wam go pokażę. I właśnie na filmie widzicie dwie główki, dwa ząbki, przepraszam, czosnku słoniowego. Zobaczcie, jaki on jest potężny. Prawie jak główka czosnku naszego harnasia. I no, dostałam go już w ząbkach, bo to są dwa ząbki, więc muszę go szybciutko wsadzić do miejsca docelowego. To jest taki prezent, powiedziałabym, dla mnie. I poszukam sprzedawcę takiego czosnku. Jak mi się uda gdzieś znaleźć, to podlinkuję Wam pod filmem. Czosnek słoniowy jest bardzo smaczny, ale nie zawiera tych zdrowotnych substancji antywirusowych, antygrzybiczych, jak czosnek harnaś. Ale tak jak mówię, jest bardzo smaczny, no i zobaczcie, jakie ma wielkie główki. To choćby z tego powodu, z ciekawości po prostu, jak coś, jakaś egzotyka. Warto taki czosnek sobie posadzić. Ja go posadzę jeszcze nie wiem gdzie, ale prawdopodobnie powędruję do doniczek, bo muszę mieć na niego oko. Dobrze, no więc zabieram się do łuskania czosnku, a później zapraszam na dalszy ciąg filmu. Muszę przyznać, że w tym roku mam do posadzenia bardzo ładne ząbki czosnku. No jest to czosnek, tak jak mówię, od producenta, którego ja nie znam, ale po prostu no, dostałam w prezencie. Spróbuję go gdzieś odszukać, chociaż nie wiem, czy mi się uda. W każdym razie te ząbki są dosyć ładne i dosyć duże. I tak jak mówię, mam niewiele miejsca na czosnek. Zobaczę, ile mi miejsca zostanie. Jeżeli dużo, to posadzę czosnek marketowy. Idziemy do ogrodu. W ogródku przygotowałam miejsce po fasolce szparagowej. Prawdopodobnie czosnek lubi to.
Po dużej fasoli nie, ale po fasolce szparagowej jak najbardziej. I w pobliżu drzew owocowych też prawdopodobnie to lubi. No, zobaczymy. Do tej pory uprawiałam czosnek w szklarence. Teraz zrobię rządki. Ponieważ jest piaseczek, więc nie saćmy zbyt gęsto, tak jak było w przypadku marchewki. Róbmy większe odległości. Więc rządki zrobię co 30 cm, a w rządkach no, zobaczę jeszcze, jak to posadzę. Okazało się, że na taką odległość rządek od rządka mam tutaj w tej chwili 3 rządeczki na czosnek. Jeszcze być może uda mi się wygospodarować czwarty, ale w tej chwili rosną tam naparstnice, które mi się wysiały z kompostu, z kompostownika i muszę je najpierw przesadzić. Czyli wstępnie mam 3 rządki i teraz zabieram się do sadzenia ząbków czosnku. Ząbki są, gdzie jest? Ząbki są takie, czyli w tych łuskach. Tak mają wyglądać. Co jeszcze możecie zrobić? Jeszcze możecie, jeżeli chcecie namoczyć te ząbki w jakimś preparacie grzybobójczym. No ja tego nie zrobiłam. Będę sadziła tak jak jest. Ząbki czosnku posadzone co 30 cm rządek i w rządku co 20 cm. Teraz to ładnie wszystko na głębokość około 3 cm. Teraz to wszystko ładnie przysypię, a ten jeden rządek, który mi został, obsadzę tymi niewielkimi ząbkami czosnku z marketu. Obrałam czosnek marketowy. Przypomina harnasia kolorem łusek, ale jest jednak troszeczkę mniejszy i to sporo. No ale obsadzamy. Takim oto sposobem mój zagoneczek z czosnkiem został obsadzony. No w sumie gdyby ładnie obrodziły, to nie liczyłam, ale może być sporo główek. Chociaż nie wiem, jakie będą wielkie, ale to zobaczymy w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o ten czosnek, te dwa ząbki, je by wypadało namoczyć, ponieważ, tak jak mówię, powinno się ząbkować dopiero przed sadzeniem, ale mimo wszystko posadzę je już. Jeden ząbek posadzę tu obok, w przygotowanym też tutaj podłożu. Tak, żebym miała wgląd, a drugi prawdopodobnie posadzę do dużej donicy, w której jednej z tych, w której rosną moje pomidory koktajlowe. Tak więc zabieram się do sadzenia i znaczenia, bo to jest też ważne. Czosnek posadzony, czosnek wielki, słoniowy, jeden ząbek posadzony, zaznaczony, a drugi, tak jak mówię, będę sadziła do doniczki. Zerwałam resztę pomidorów koktajlowych i taką dużą donicę posadziłam ten czosnek słoniowy. Zobaczymy, gdzie mu będzie lepiej, czy w takiej donicy, czy w ogródku, czy w ogóle będzie mu u mnie dobrze. Także bądźmy dobrej myśli i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam cieplutko.